Hejka wszystkim w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj jedziemy do nowego targu, a raczej jutro. Dzisiaj pakujemy motory. Jutro już będziemy gotowi, z rana będziemy mogli wyjechać. A że skarbik się opieprza, to ja muszę pakować i jedno i drugie. Skarbik, patrzcie jak tu jest blisko. To naprawdę jest ciężki wyjazd, jeżeli chodzi o motory. To jest normalnie milimetry od spaści, ale jeszcze nigdy nikt nie spadł, więc jest progres. Proszę, jak tu skarbik walczy z moją huśką. 100 kg VS 50 kg Girl, baty 100 kg Masos. Gdzie to skarbik ustawiasz? Weź cofnij, najpierw pakujemy jeden. Dobra. Proszę, tu jest KTM-ik, tam są kozy. Tu jest busik, tak się prezentuje busik. Duńczyk, busik, duńczyk. Zrobimy duńczyka. Dobra, tutaj paka jest przygotowana, troszkę jeszcze ją zamieciemy. To jest pierwszy raz w naszym życiu, kiedy idziemy na trening gdzieś. Dla mnie to nie jest jakieś dziwne, bo w sumie zrobiłam dopiero 30 motogodzin, a skarbik to już ma milion motogodzin za sobą. Ale ja stwierdziłam, że to będzie fajne. W sumie mamy mieć około 6 godzin tam. Jedziemy do Przemka Kaczmarczyka. Wykorzystaliśmy moją torbę żużlową, która jest bardzo pojemna, jest to Ogio. Pokaż skarbik jeszcze raz, co tam mamy. Mamy ochroniacze, mamy koszulki, gogle i schowane rękawiczki. Zwykle, że nie będzie wam pokazywać. Dobra, zasuwaj. Zablombuj torbę. Tak, zablombuję. Ogólnie muszę jeszcze wziąć. Przypomniłam mi, o tym bym zapomniała. Skarpetki z domu. Czy skarbnik będzie pamiętał? To się okaże jutro. Jeszcze musimy spakować kilka rzeczy, pewnie jakieś śrubki, filtry wodne włożymy na pewno. No a teraz musimy zapiąć motory, więc... Przerwa. Musimy jeszcze opuścić kierownicę. Żeby się udało zmieścić bez opuszczania, musielibyśmy ściągnąć tę szafkę z busa. No tą. Ale nie chciała nam dziś tego robić, więc po prostu opuścimy kierownicę. A czemu wam się nie chciało? Bo w sumie to tam jest dużo śrub i chciałem to ściągnąć, ale oni byli tacy, wiesz. Nie ściągaj tego. Ale to chyba już po tych swoich ostatnich zawodach to ściągniemy, nie? Później tak, no bo to wiesz, tam w sumie są trzy śrubki. Ganem od... O, miała śrubkę odkręconą. Śmieszne. Wiesz, ty nie masz żadnego chłopa do pomocy, jestem dzisiaj po ciężkim treningu i wiesz. To ja nie spakuję, sorry. No tak wygląda sytuacja jak na razie. I mieści się nadal, trzeba popuścić handbary. Hejka. Jak możecie zauważyć, jak gazuję, to sprinter potrafi palić nawet chyba 16. Nikt tego nie mógł zauważyć, by tego nie pokazywałam. Właśnie mówię, że jak możecie zauważyć teraz. Przybliż ze bzuma. Jaki trening dzisiaj będzie robiony? Skarbik. Nietypowy dosyć. Trening nóg. Trening jest nietypowy, nie wiadomo co nas czeka. Może to będzie teoria. Tak, na pewno skarbik. Troszkę już dojeżdżamy, jesteśmy jakieś 20 minut od naszego celu. Jesteśmy tutaj. Po drodze zostaliśmy sprankowani. Przemek nam napisał, że nie będzie treningu, kiedy jesteśmy już 20 minut od. Skarbek się normalnie zdenerwował. Taki co, no to pierdala. Po czym okazało się, że to tylko żarcik. Dobry żarcik, stówka w plecy. Skarbie! Myślisz, że mnie zginęła jak... Zostałaś sprankowana. Nie chciałam... lubisz pranki? Nie denerwuj mnie. Zwróciłem cię i powiedział, it's a prank, bro. No. That was great, really great, bro. No ale dobra, na czym to dzisiaj będzie polegać? Nie wiemy jeszcze. Nie wiecie sami. Dowiemy się później, zapytamy się Przema, on nam powie. Tak. Ja już lubię Przemka, mimo że jeszcze w życiu go nie widziałam. W życiu z nim nie rozmawiałam. Już go lubię. Oni nie wiedzą dlaczego. A ja to dlatego, że ja czuję ten klimat. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, klikać ten dzwoneczek tutaj, żeby być na bieżąco. Łapki w górę. No i zostawcie komentarz pod spodem, czy wam się podoba film. Dojechaliśmy właśnie, widzimy już jakiś taki torek. O, widzę trailowy motor już. To jest chyba ten Przemek, nie? A ja nie mam. A myślisz, że on zlituje mój obniżony motor? Co
co, o której zaczynamy? Nie ma ciśnienia, pomału się, wiesz, rozpakowywać, i tak. Ja tu nasz obóz rozłożę pomału, układamy sobie motorki. Jakiś stół Oskar dojedzie i będziemy się pomału rozgrzewać. Jeszcze dojadą dwa takie fajne chłopaki z tego z piwnicznej. Dobra. Nie podobny do twojego, nie? Nie do mojego. Siedemka nie ma dużego, nie, prawda? Tak, nie, ten w sumie w ogóle nie ma. Ale muszę cię zmartwić, bo ten ma hamulce. Ja się zawsze dziwiłem na te wasze dziwne motory bez tych hamulców. Co, że ten żużlu, tak? No, ale czemu tam ktoś nie zamontował? Choć kurwa jeden hamulec. Lżejszy, no. Ale to... Tak naprawdę nic to nie da, bo jak nigdy nie się nie przehamowuje, bo jak przehamowujesz, to już... To lecieć będę. Czy co? Nie, no to już i tak nikogo nie dogonisz, a jak już jest upadek, to i tak miałby nie zdążyć, byś wyhamować, a jak nawet jak przyciśnął hamulec, to byś się sunął, tak mi się wydaje. Uh-huh. I to jedynie to możesz ominąć kogoś. To jest bezdętkowy, no nie? Tak, to jest bezdętkowy i to taki wiecznie jak twój chyba, nie? Podobnie. No trochę inny, no, ale teraz właśnie do żużla... Teraz weszła w tym roku taka moda, że właśnie te koła są jakby o właśnie z tym jakimś, z tym takim mocowaniem szprych na zewnątrz. No, nie uchodzi ciśnienie, wiesz, to jest, a mnie to jest rewelacja, nie? Motor z góry, to jest jedna część. Bazy, opony. Tutaj jest druga część, dużo większa. Ona się ciągnie tam za tę górkę. Ale jak to wygląda w trialu? Jak kto wygrywa? W sensie, bo to nie jest na czas czy coś. Masz tam limit czasu. Oczywiście, że masz. Oprócz limitu czasu, no to jest... teraz są podparcia, nie? To znaczy? Aha, że nogę ściągasz? No, chodzi o to, żeby tutaj nie dotykać ziemi, nie? Pokonywać przeszkody pyk bez podparcia. Teraz twoja kolej. Gdzieś nadajesz. Zobaczcie, teraz skręć sobie kierownicę, tak? Mhm. I teraz utrzymuj pion. Każde odchylenie od pionu koryguj kolanem. Już kolano odchylaj wcześniej. Wcześniej. Bo nie ust... O, widzisz. No. Teraz jest ci tam inne zadanie. Jakbyś chciała sobie zjeść makaron. No. Sobie wtedy możesz tak się połowić. Na brzuch makaron. Makaron na brzuch i tutaj. Dobra, moja koleś. Nogi na szprychy. Od tej drugiej strony czy od... Tu sobie tylko trzymaj jedną rączką, wystarczy. Mm-hmm. Tak, i palcami tak, teraz palce za szprychy. Od nóg oczywiście. I teraz poruszasz kołem. Dół, góra. I to jest... Ty łapiesz trakcję, nie? Każde odchylenie korygujesz od razu ruchem koła. No dawaj. No i teraz rozumiesz, Wiktor musi przynieść makaron z auta. Mam akurat ryż. A, ryż też jest dobry. A to jest czterosobno, nie? Czterosobno. Ale fajny jest ten motor, bardzo mi się podoba. No, on jest, pozbawił mnie jednego paznokcia. Sorry za ten. W Białej Podlaskiej robiłem pokaz na rynku i taki mam trik, że lecę obok motoru, nie, motor jedzie, ja lecę, wskakuję na motor, tylko że kurde dałem pierwsze prawą rękę z lewą, no. Podprzęgła. No i od razu odjechał, nie? Ja go chciałem zdusić, żeby w tłum nie wjechał i wytargał. Oh. Dobrze, wytargało mi, rozumiesz, asfalt mi wytargał. I teraz mam taki koślawy. Dobrze, palce nie urwało. No, dokładnie. Musisz ustawić pion, wiesz, stając nawet od razu w pion. Mhm. I teraz szybko reagować na uchylenie właśnie, nie? Na odchylenie od pionu. Kolanem. I... Dobrze, tylko teraz jakbyś chciał pompować... Jakbyś chciał pompować, no to musisz... Kurde, jak to męczy. No, że taki bala. Jakbyś deskę robił. No nie, no bo tu każdy mięsień jest głęboki, no. Tak. I teraz jest kwestia taka, jakbyś chciał przestawiać, to sobie trzeba... Na hamulcu tyle. Ale amor chodzi. Jezu, ale fajnie. Teraz
Boże, jesteś podekscytowana? Ej, ja muszę sobie kupić taki motor w karbie. Ej, serio, on jest taki super. Ale ja tak mówię za każdym razem, jak przyjeżdżam do motocykli Lubin. Bo oni tam mają trialowe motory i ja tam zawsze tak przychodzę do tego trialowego motoru i takie... Ale bym pojeździła. Taki sobie kupię. Kurwa, czekaj, no czekaj jeszcze. Ale warunki do nagrywania nie są sprzyjające. No bo południe zaraz będzie. Najgorsze światło. No jedna maszyna jest. Nie swój ziomek, nie? No spoko. Oj kurde, ale jakiego ma bicka. Jak on trzyma ten balans na tym motorze, to tak jakby to w ogóle go nie kosztowało nic. Nie jestem mocny. Jest, drugi na ziemi. Ty myślisz, Wiktor, takie pnioki do pokonania? No. Tak? O, no to koks. Co, gotowe? Motory? Właśnie jeszcze moja maszyna. A, też kierę. Jak ostatnio zobaczyłem motor żużlowy, jak sobie jest na ziemi, to takie miałem kurwaki niski. No, on jest karakanem. No. Kierownicę jakąś ustawę specjalnie, czy to normalnie? To ja preferuję równo z lagami, wiesz? Bo wtedy fajnie się go ciągnie. Ja mam chyba za ty masz, tak, ty masz na motocross, no, ustawiony. To już, wiesz co, nie wiem, twoja kwestia, jak ty to lubisz, ale... Mniej więcej równo z lagami. Co, tak myślisz, że jest git? No, ziomuś jak jest. Ty widzisz. Ja myślę, że jest równo z lagami. Może jeszcze w KTM-ie zobaczam. No. Tam wydaje mi się, że jest dobrze. Tak. O, jest wgięty, dalej niezmieniony. A dobre są handbary, czy lepsze są listki? Ja odrzuciłem handbary, bo dawniej próbowałem, ale połamałem paluchy za 3 razy i stwierdziłem w końcu, że nie będę sobie więcej łamał palców, bo goście na przykład padają gdzieś w dziurę, no i nie utrzymują rąk i wjeżdżają im ręce w te dziury, no i łamią nadgarstki, nie? Ja akurat miałem taki problem, że ujechał mi przód i wpadły mi paluchy tak. I je, no, po prostu połamało wszystkie. Długo się to goi. I teraz trzeba znaleźć taki odpowiedni... Chodzi, znaczy tak przy handbarach to się nie rozwali. A, nie, bo ty... Zdziwiłbyś się właśnie. Lecisz... Mi się nigdy jeszcze nie rozwaliło. No to dobrze, ale lecisz normalnie, uderza pompą tutaj i pęka w tym miejscu. Aha. I teraz ogólnie nie dajemy w dół klamek, dlatego że... Pozycja... Handbary dobrze są czy wyżej? Też, tak, też trzeba być wyżej, no. Przytrzymaj. Bo teraz jak będziesz zapierdzielał po lesie, czy gdzieś tam, prawda, na tym, to masz mieć pozycję, wiesz, przód lekki, nie? Zapierdzielasz i tu masz rękę. Nie sięgasz tu. Tak samo przy dociskaniu, przy trawerzowaniu. Nie sięgasz tu. Bardzo wtedy nadwyrężasz ręce i w ogóle nawet same mięśnie. Czy już nie będzie mi pompował rąk? Niestety będzie. Niestety będzie, no i ten, ale troszeczkę wyżej. Aha, tak tutaj. Tyle, no nie? Tutaj... Tak w miarę na równo z tym. Z tak, tak. Równo z tym, no. To sobie dociąg. A oddaję tam. Czemu, nie powiedziałeś, co trzeba zrobić, żeby nie, rąk nie pompowało? Nie zmienić 4T na 2T. Właśnie, musisz sobie tamto kupić. 4T ja miałem pompuje 3 razy bardziej. 250, ale no. Strasznie chciałem... Bo jeździłem kilka razy na 4SUV-y i tak mi się fajnie jeździło. I stwierdziłem, że sobie kupię te 4SUV-a. Znaczy jak przesiadłem się, to była duża różnica. No. Wydawało mi się, że jest taki dużo wolniejszy i słabszy. Tak, on taki jest... I tak... Zwalnia, ujmiesz mu zwalnia. Ale na początku jak... No właśnie taki... Tylko, elastyczny. Tak wolniej jeździłem jakby, no nie? Mhm. Jak jeździliśmy tam. Ale później jak już się przyzwyczaiłem, to zajebiście mi się jeździło. Jeździ ogólnie teraz. Ale znowu myślę, żeby powrócić. I też to, co mnie denerwowało, to, bo wtedy jeszcze nie było TPI, jak ja miałem, to właśnie mnie wkurwiało mieszanie. To, że tak pali i to mieszanie też, no, nie? To tragedia. Też takie dodatkowe. A teraz jak jest TPI, no to jest już git. O, jedzie nowy zawodnik. No. Miałem VRS-a, no nie? A wydaje mi się, że... Co to jest? Taki dodatkowy jakby regulacja od dołu. A ja też mam, ale zakręciłem go na minimum, właśnie, żeby był miękki. No właśnie ja chciałem chyba właśnie sobie tam miękko ustalić, bo wydaje mi się, że, nie wiem czy możesz to sprawdzić, ale wydaje mi się, że mam twardy troszkę, no. Bo mi chyba, twardy. Bo ja chciałem kiedyś bardziej takie na szybkie jazdy, no nie, i sobie no założyłem twardsze sprężyny. Dobry. I Oskar. Wiktor, ale jak sobie spróbowałem na Bożeny właśnie motorze. Siema, Krystian. Na takich świeżych lagach, to powiem ci, że właśnie chyba jednak mi się wydaje, że miękkie byłyby lepsze, takie bardziej miękkie. No i... Dam ci później mojego. A zobaczyłbyś zaraz mój, czy właśnie nie... Bo ja bym chyba wolał być większy. Ja też. Tak tu jeszcze tą. Chociaż nie wiem.
On ma twardszy jak ja. O kurde, tak będzie twardy, masz strasznie. Twardy, no nie? Właśnie mi się wydaje tak, bo jak jadę to, jak tym się jadę, to jak płyną, no nie? A tym jak przypierdolę w jakąś dziurę, to od razu czuję w ręce. Wiesz co? Na pewno w tył masz za twardy, bo w przód to wiesz, by pasowało podczas jazdy zobaczyć, ale tył to już widzę, że ale jest... w przód też jest na pewno. Ale przecież popatrz, że się w ogóle się nie uginę, nie? No bujni się chociaż tak. Nic. A ja mam dobrze ustawioną tą kierownicę? A myślisz, że on zagrzeje mój obniżony motor? Na pewno by... O, obniżony jest. O, jest fajny, ten się buja. I co, jest źle, że jest obniżony? Nie, rewelacja, ja też mam taki obniżony. Tak? No? Bo ja sobie jeszcze tutaj siedzenie wycięłam. Ja się też tak zrobię. Tak? Tak sobie dojeżdżę. Ale naprawdę, bo ktoś tam mnie hejtowali, że to jest jakoś tam zaburzone. Jak chodzi o ten, bo tu jest zaburzony może sak, nie wiem dokładnie. Ale... Nie, no tu i tu obniżyło 3 cm. Tyle samo, no tak. Więc tym panem co hejtowali, czy tam no. Ludziom co hejtowali. No macie. Możesz powiedzieć, że... Jaką chcecie? Patrz, on też ma obniżony motor, wiesz? Tak? No ja też mam obniżony. A nie masz może tego... I fajnie mi się jeździ. A nie masz może doktora? Czego? Sim doktora, żeby... A kto to jest? Nie znam człowieka. To takie, co czyści szlagi, takie wiesz. A ty czyści szlagi? Znaczy no takim tym, wiesz... Coś, nie, ja mam taką maszynę, co się z wodą leje. Tak? No pewnie, Kershaw, nie? A to jest tyle ruszczenia, dzipsik. Znaczy ja się chodzi o to, bo tu troszkę się leją. To się leją, bo albo... Ten motor miał 10 motogodzin. Ile? 10? No. No teraz ma 32. No. No to mój ma 60. Ale nawet przy 100 się nie leje. No właśnie. Ale wiesz dlaczego? Bo ja ci mówię. Ja zawsze po treningu jak się coś zbrudzi... Popatrzcie, widzisz, że tu masz błoto. No. Ja widzę, no. A ja zawsze z tej strony wezmę Kershawem. Wymyję i nie musisz później a my sobie kupić, tym ja jakimś doktorem tam czyścić takim pazurem, czy czymś takim to nazywają, nie? Że to czyszczą, no. Ja tego nie widziałem na oczy, ale nie chcę, mówić. Kupiliśmy takie osłony no, tutaj. No ja to mam u siebie. Te tylko, że ja ich nie zamontowałam. Bo ja w ogóle mam... Ale w oryginale nic nie trzeba, tylko trzeba myć. Po każdym tym, umyć po każdym wyjeździe. I to naprawdę my używamy w trudnych warunkach. Ja nie ma żadnego problemu, a z uszczelniaczami to w ogóle, jak to się mogło stać? Ja robię 100 motogodzin na motorze i nie robię nic poza, przy 60 zmieniam klocki i no 70 napęd i 80-90 tłum. A zakładasz nasze oryginalne klocki? Nie. To 60... tak.